Otrzymaliśmy niedawno pismo odnośnie wyjazdu do Osterodam Harz. Pan burmistrz przedstawił, że tak jak dobrze pamiętam w tym piśmie, żeby 4 osoby wytypować do tego. Chciałbym się dowiedzieć, panie burmistrzu, kto jeszcze inny miałby jechać. Ja chcę wziąć ze sobą, na pewno musi być tłumacz i musi być ktoś z oświaty, ktoś ze sportu, żeby to można jakby połączyć. I takie osoby, jakby państwo przedstawicie swoje, bo być może nie będzie tylu chętnych z państwa strony, może trzeba będzie więcej osób wziąć, urzędników, czy ewentualnie dyrektorów, czy prezesów i wtedy podejmę decyzję, kto pojedzie, tak? Czy bo chodziło o to, że te pismo, które przyszło z Osterodam Harz, to było wyraźnie napisane, że żeby udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele Rady. Czy państwa, jeżeli macie... Bo chodzi, to, panie burmistrzu, no nie oszukujmy się, ostatni wyjazd, który był, to można było bardziej traktować to jako wycieczkę, bo to prezesi pojechali, uważam, że bez sensu. Tym bardziej, że sam pan powiedział mogę skończyć? Bo chodziło o to, że przy te pismo było wyraźnie, bo w tym piśmie było napisane, że chodzi o to, że samorządowcy, czyli chodziło o radnych. Nie wiem, jakie są powody tego, że odstawił pan pana Hocha. Nie dość, że jest tłumaczem, który robił jako kierowca i jako tłumacz. Mało tego, to jest ten człowiek, który od samego początku tu wszystko działa, ma rozeznanie. To są sprawy partnerstwa. To, o czym pan mówi, to o sprawach współpracy. Można się umawiać, mogą prezesi jeździć. Zupełnie inne jest okazja ku temu, aby takie robocze spotkania sobie organizować. Natomiast po ostatnim spotkaniu nowo wybranego burmistrza, kiedy rozmawialiśmy z radnymi, wyraźnie było, że chcieliby spotykać się z ludźmi, którzy mają mandat społeczny. Tam owszem, kiedy się jedzie, rzeczywiście są też urzędnicy, ale u nas po naszej stronie też są. Natomiast sam wyjazd, proszę zobaczyć, kto przyjechał. I wracam też do, tak, to byli ludzie, którzy mają, i to wyraźne było, chodziło o ludzi z mandatem społecznym. Dziękuję. No ja chciałem zauważyć, że w tym mailu zapraszającym wyraźnie jest napisane, że strona niemiecka zaprasza burmistrza, przewodniczącego rady i radnych. A to jest skutek poprzedniej wizyty, bo oni byli zdekustowani tym, kto tam przyjechał i osoby te w większości nie uczestniczyły w realizacji tego programu, tak przynajmniej stwierdzi strona niemiecka. Panie burmistrzu, tam tłumacz nie jest potrzebny. Oni tam mają tłumaczy wystarczająco. Kierowca można również wśród radnych znaleźć jednego czy drugiego. Zawsze tak było, że jechał jakiś bus z naszej jednostki podległej, 9-osobowy. Kierowcami byli radni. Jeżeli macie taką wolę, ja zrezygnuję z tego wyjazdu, ja pojadę w innym terminie, nawet za własne pieniądze. Proszę się nie śmiać, ja się nie śmiałem z waszych wypowiedzi i daję propozycję. I proszę nie kłamać, że w tamtym roku był wyjazd typowo turystyczny. Współpraca między burmistrzami Ostrudy i Osterode miała polegać, i tak żeśmy ustalali z poprzednim burmistrzem i z obecnym, na formie wymiany, żeby przygotować plan wymiany młodzieży, przedsiębiorców i żeby ta wymiana żyła. Jeżeli macie państwo taką wolę, oczywiście, proszę wytypować 8 radnych, w tym jak chcecie kierowcę, nie ma problemu, a ja pojadę w takim układzie osobiście do pana burmistrza Osterodam Harz w innym terminie, który będzie pasował dla obu partnerów. Panie burmistrzu, powiem panu, że nie bardzo się pan tu wywinie, mówiąc kolokwialnie. Jak jeździłem, to powiem panu znowu po młodzieżowemu, ja zaginałem, a radni po prostu patrzyli, co burmistrz przygotował i doradzali. Także proszę pana, to nie jest wyjście, że pan się obrazi na nas i pan sobie nie pojedzie. Pan ma jechać, to jest delegacja, burmistrz jest osobą najważniejszą. No ja się dziwię, że pan burmistrz tak alergicznie zareagował na wypowiedź pana radnego Bojarowskiego, który powiedział tylko tyle, że w takiej wymianie samorządowej powinni uczestniczyć samorządowcy, czyli burmistrz i radni. Bo jak przyjechali do nas nasi partnerzy z Niemiec, to przyjechał burmistrz i przyjechali radni. I to jest wieloletnia tradycja, która trwa od połowy lat 90. Panie burmistrzu, w zaproszeniu jest wyraźnie napisane, zapraszamy pana burmistrza Zbigniewa Michalaka, przewodniczącego rady oraz radnych. Jeżeli pan nie chce lub nie może jechać, to proszę wyznaczyć swojego zastępcę. Ktoś z panów musi być. Proszę przygotować sytuację, listę chętnych radnych. Bardzo proszę tą listę przygotować. Ja powiedziałem, nic na siłę, proszę państwa. Tylko godnie reprezentujcie miasto Ostródy.